No cześć, słuchajcie, gdzie jesteśmy? Właściwie części nie mogę pokazać, bo jest obiekt wojskowy. Natomiast przez tą część przejdziemy sobie na taras widokowy. Taki krótki wypad dzisiaj na lotnisko Twente. Może zobaczymy jakieś fajne samoloty. Wczoraj lądował, podobno lądowała reprezentacja Gruzji czy Armenii. Przepraszam, może nie jestem dobrze zorientowana, ale taka reprezentacja wczoraj tutaj lądowała. Więc może ten samolot jeszcze będzie. No ogólnie podobno jest bardzo fajny widok z tego punktu. Niestety, no samochodem nie dojedziecie. Jak widać dalej jest ten własny zakaz ruchu. Natomiast można oczywiście do trasu widokowego przejść. Tego co jest po lewej stronie Wam nie mogę pokazać, po mojej lewej. Dlatego, że jest to teren jednostki wojskowej. Skomplikowana historia, o której opowiem, będąc na górze, z racji tego, że lotnisko zostało niby uwolnione przez wojsko, nie zostało uwolnione przez wojsko, nadal wojsko okupuje ten teren. Natomiast oczywiście powiemy sobie o tym za chwilę. Do zobaczenia. No słuchajcie, chcecie zobaczyć, jak wygląda dojście do tej wieży, bo niestety musiałam się przebić na drugą stronę. Bo wbiłam się centralnie na jednostkę. Tam nie można było. Natomiast zobaczcie stare zabudowania. Jeszcze umocnienia, jakieś bunkry. Bo tu był wcześniej już teren jednostki. Całe to lotnisko było wojskowe. Jak widzicie, zobaczcie. Za chwilę zobaczymy je ładnie z góry. Natomiast tu jest pas startowy. Formalnie niemożliwym dostępem. Natomiast my oczywiście idziemy od strony dostępnej i za chwilę spróbujemy dostać się na wieżę, która jest już przed nami, tak jak tu widzicie, ale to za chwilę. No hej, słuchajcie, więc jesteśmy w końcu pod wieżą widokową. Objechałam teren z drugiej strony i zaparkowałam, jednak nie ma bezpośredniego dojazdu samochodem. Rowerem jak najbardziej, ale dzisiaj pogoda jest zbyt niepewna, więc niestety obawiałam się troszkę deszczu. No, jak widzicie, za nami jednostka wojskowa. Tak, dokładnie tam. Z tej strony mamy wieżę widokową, na którą za chwilę sobie wejdziemy. No i oczywiście samo lotnisko z pasem zieleni. Tak jak wspomniałam, dawniej lotnisko wojskowe, teoretycznie, tu mała aluzja, za chwilę ją rozwiniemy, uwolnione dla ruchu lotniczego, cywilnego, natomiast oczywiście nie jest w pełni uwolnione, dlatego generuje dużo strat, ale o tym powiemy za chwilę. Także do zobaczenia tam u góry. No właśnie, tak w sumie nawiązując, tu widzicie małą historię właśnie tego portu lotniczego, który przed wojną w 1931 roku został ustanowiona, została wieża kontrolna. Od 1940 roku podstawiono fundamenty pod hotel i hangar, który do 1940 roku powstał. Lotnisko powstało właśnie z inicjatywy gmin Hemente, Enschede, Hengelo, Lonecker i Oldenzaal i stało się w 1931 roku portem Twente. A jak widzicie, taki ładny z 1932 roku Graf Zeppelin wylądował na lotnisku Twente z Rotterdamu. Co tu można zobaczyć? No, nietoperze, samoloty wojskowe, ale no w tej chwili już raczej tutaj nie bywają. No dobra, to trzeba byłoby, słuchajcie, wspiąć się tam. Do zobaczenia na górze. Słuchajcie, jesteśmy na szczycie tej wieży. Jak widzicie, ładny teren. A tam w tle powinniście widzieć radar. Także lotnisko jest oczywiście wyposażone w środki łączności, które umożliwiają zarówno lądowanie, jak start. Tu widzicie.
punkcie koszary wojskowe. Tędy zaczęłam iść, natomiast niestety okazało się, że jest to zła droga. Tu macie całą przestrzeń lotniska, pas boczny. Tu, no właśnie, zrobiliśmy rundę znowu. I słuchajcie, gdzie jesteśmy? Jak sobie spojrzycie w tle na przebitce z aparatu właściwego, bo oczywiście zrobiłam wam przebitkę z zoomem, jak spojrzycie na te dwie Lufthansa B747, o te rozegrała się tu wielka awantura z holenderską kontrolą lotów, która zrobiła duże, niepotrzebne problemy z odlotem, słuchajcie, bo początkowo była zgoda na lądowanie. Na lądowanie mają tu zgodę takie duże jednostki, małe też, dlatego że obok tych dwóch Lufthansa widzicie jeden mały statek, tam widzicie jeszcze jeden statek, tam jeszcze jeden statek powietrzny i te statki są oczywiście do demolki, bo jest tu firma rozbiórkowa samolotów na lotnisku i oni zajmują się demontażem. No i teoretycznie te dwie stojące teraz Lufthansa z racji problemów, cztery już odleciały, wylądowało tu sześć w zeszłym roku, miały parkować. I słuchajcie, parkowanie takiego samolotu to jest jednej sztuki, to jest 100 tysięcy euro rocznie. A niedawno jeden z youtuberów, Kamilion, pozdrawiam cię, zrobił sensację o tym lotnisku, jako jest najbardziej niedochodowe, o ile dobrze pamiętam. Kamil sprostuje mnie wreszczego. Dlaczego jest niedochodowe? Bo słuchajcie, teoretycznie jest to lotnisko cywilne, uwolnione przez wojsko, natomiast nadal nie są uwolnione. I dzięki temu wojsko robi problemy, roszczenia. Inspekcja lotniskowa blokuje możliwość odlotów, twierdząc, że nie ma środków. Tymczasem widzicie radar, tymczasem widzicie możliwości. Tymczasem cztery już odleciały z tych Boeingów, dlatego że inspekcja dała tu warunkowe możliwość odlotu. Sprawa była przed sądem. Te samoloty już nie powinny się podnieść, ale jednak dostały zgodę do końca czerwca odlotu. Miały parkować jeszcze rok, słuchajcie. Więc 6 razy 100 proste koszt, nie? 600 tysięcy euro rocznie, tak gratis, bo miejsca do parkowania tutaj jest dużo. Jak widzicie, a wiecie, z powodu czego samoloty zostały uziemione. Dlatego Kamilion, popatrz, to jest powód, dlaczego to lotnisko przynosi straty, zamiast generować ruch. I no, tak jak widziałeś już wcześniej, to lotnisko wcześniej było cywilne, dopiero po wojnie stało się wojskowym i właściwie bodajże 10 lat jakoś temu zostało dopiero uwolnione dla ruchu cywilnego, w cudzysłowie oczywiście uwolnione, bo uwolnione nie jest. Więc proszę was bardzo, jeśli podajecie jakieś informacje, jakieś sensacje z powietrza, to najpierw filtrujcie, gdzie leży prawda, dlaczego tak jest, bo takie wrzucenie fałszywej informacji, tak, to wszystko dzięki temu, słuchajcie, to wszystko dzięki temu, że tam jest jednostka. Po drodze pokazywałam wam bunkry, które jeszcze w tej części otwartej się znajdują, dlatego że wojsko formalnie oddało część tego terenu. No ale, no właśnie, zobaczcie, ale potrzebne to? Zobaczcie, tam jest ładny schron, tam jest hangar, tam jest ładny schron, tam jest wieża widokowa, jak widzicie, kolejny z punktów obserwacyjnych, tam jest kolejny schron, zobaczcie. Może następnym razem, jak będzie ładniejsza pogoda, przejadę się rowerem po tej trasie, to zobaczycie, jak to rzeczywiście wygląda. Natomiast no, szkoda. Szkoda, słuchajcie, że lotnisko cierpi tutaj na decyzjach, że lotnisko cierpi na nie do końca uwolnionym statusie, tak naprawdę, niby cywilne, niecywilne. Teoretycznie awionetka może wylądować. Teoretycznie wylądowała tu wczoraj statek powietrzny TUI, który przywiózł drużynę na sparing międzynarodowy, drużynę piłkarską, który tutaj się w Enschede z reprezentacją naszą Holandii odbywał.
przyleciał, odleciał. Co prawda była to mniejsza jednostka, 747 to są jednak rzeczywiście duże piętrowe statki powietrzne o dużej rozpiętości, ale niemniej, jak przejrzycie YouTube, są oczywiście pokazane odloty poprzednich jednostek, jakoś nie miały one problemu ze startem. Jednostka, czas, pas startowy ciągnie się na całej długości jeszcze tam i lądowania, więc no właśnie, ale ogólnie taki fajny teren, można sobie popatrzeć widokowo, oczywiście nie na to co z tyłu, bo to z tyłu to, chociaż powiem wam, że na ich terenie widziałam jelonka małego, który mi uciekał, niestety nie zdążyłam kamery na czas wyjąć, ale niemniej jelonek był bardzo sympatyczny, no właśnie. Także to myślę tyle, co wam chciałem dzisiaj pokazać. No i do zobaczenia następnym razem, nie? Trzymajcie się. A, no właśnie, jeśli chcecie widzieć więcej materiałów, zobaczyć więcej materiałów, to oczywiście pamiętajcie co? Pamiętajcie co robić, nie? Łapka w górę, subskrypcja. Najlepiej jakiś komentarz jeszcze, bo wiadomo, że to oczywiście podnosi zasięgi. Łapka jak najbardziej może być w dół, ważne, że się o nas mówi, także jak najbardziej obojętnie, podobał się film, łapka w górę, nie podobał się, łapka w dół, jakiś komentarz, jak jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. No i będziemy robić materiałów więcej. A tymczasem pozdrawiam was tutaj z lotniska Fenschede w Lichtwelt-Twente. Wiecie, a po fajnej wycieczce czas na kawusie. Jest tu po drodze restauracja, więc jak najbardziej wpadamy sobie na kawkę i na ciasteczko. Jak widzicie, ceny są przystępne. Także możemy jak najbardziej sobie wypić i zjeść ciacho. Ja, okej. No właśnie, słuchajcie, tak, można jak najbardziej zjeść. Oczywiście jesteśmy już na tarasie, oczywiście w środku też można, według nowych reguł. Natomiast nadal trzeba jeszcze niestety wypisywać obowiązkowo, czy nie mam objaw, czy co jeszcze? No oczywiście, maseczka na wejściu przed zamówieniem, oczywiście nazwisko i numer telefonu, musi restauracja wiedzieć, gdyby coś się podziało, więc na co możemy zamówić? Proszę bardzo, począwszy od chleba, przez przepiekane nacho, tartar z marchewki pieczonej, stek carpaccio, krewetki, pieczone żeberka, słuchajcie, potrójny burger. No ceny są akurat średnie, ale jak najbardziej można tutaj jeszcze coś zjeść. No mam, chcę to wszystko, słuchajcie, mam to wszystko, żeberka, pikle. O, ale dzielono obiad, słuchajcie, na 40 euro za osobę. I jest jako przed dla wszystkich wszystko, danie główne. Wolno i szybko, pieczone i desery różne. Jak najbardziej zapraszamy. Dla dzieciaków, Kids Corner, proszę bardzo. Także następnym razem po przejażdżce rowerowej jest tu jak najbardziej kapitalny teren, żeby cokolwiek zjeść, chyba i nie sobie odpocząć. A zaznaczam, że jestem niedaleko tej wieży widokowej, może kilometr, bo właściwie tutaj trzeba, jeśli jesteście samochodem, właściwie najlepszy sposób dotarcia, zostawić sobie tutaj samochód i kilometr może podejść do wieży. No ale w tym momencie kończymy relację i do zobaczenia później. Nawiązując do chwili wcześniej,
Jesteśmy sobie na pysznej kawusi, ciasteczku. Jak widzicie, zestaw dań obiadowych i reszty w miarę Wam pokazałam. No a w tej chwili zabieramy się do jedzenia. I tym właściwie zakończymy dzisiejszą wycieczkę, więc to jest nasze ostatnie wejście. Także jeszcze raz to samo, co było na górze. Podoba się, słuchajcie, łapka w górę. Nie podoba się, łapka w dół. Komentarz jak najbardziej mile widziany. O czymś zapomniałam? No, jeśli oczywiście nie subskrybujesz tego materiału, a trafiłeś przypadkiem, to oczywiście też zapraszam jak najbardziej do subskrypcji. Wtedy będziesz mógł oglądać więcej materiałów, które tutaj dla Was przygotowuję. Także do miłego następnym razem. A przy okazji miejmy nadzieję, że ten test dla GoPro wyjdzie dobrze, bo oczywiście testuję GoPro 8 z media modem, z moim mikrofonem, więc jak to wyjdzie, będziemy wiedzieć po zakończeniu tego materiału, czego Wy będziecie oczywiście niepisanym najlepszym testerem. Także na dzisiaj Wam mówię już do widzenia i do następnego razu.